Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę następnego tygodnia od 16 aż do 24, czyli trochę dłużej tutaj omówię, dlatego że zbliżają się bardzo ważne wydarzenia. Ze względu na to, że dostaję bardzo dużo wiadomości, wideo z linków przez WhatsAppa, przez Messengera i takie też są wydarzenia, jeżeli chodzi o wiadomości z krajów i ze świata, że z godziny na godzinę zmieniają się wszystkie sytuacje. Bardzo bym prosiła, żeby różne pytania pisać, mimo że pod wideo, i będę je wszystkie zbierać i później razem omawiać. Najważniejsze, najwięcej było pytań z Italii, z Włoch, od ludzi, którzy tam są, i na te pytania pokrótce odpowiem i w całym wideo, ale też pod koniec zajrzymy do horoskopu Włoch. Energię, którą czujecie, jest bardzo subtelna, jest bardzo niebezpieczna. Jest to energia Plutona, która rozsiewa strach. Boimy się czegoś, czego nie możemy złapać, czego nie możemy dotknąć, czego nie widzimy, nie możemy dostrzec okiem, tak jak tego wirusa. Tą energię Plutona nikt nie jest w stanie kontrolować, bo nie jesteśmy w stanie, jak widzicie, kontrolować wirusa, który wydostał się z Wuhan na cały świat. Czy to zamykaniem teraz granic, czy innymi restrykcjami, które będą jeszcze się zwiększać do końca tego miesiąca i wpłyną także na układy i świat, i konstelacje między państwami. Ta energia, czyli ten Pluton, jest tak jak gdyby tym wirusem, którego nikt nie jest w stanie opanować. Wirus zniknie wtedy, kiedy chce, tak? Czyli tak jak się pojawił i będzie, zmutuje się po prostu, dojdzie do mutacji w naszych organizmach, dopiero wtedy zniknie. I najwięcej pytań było przede wszystkim od Was na WhatsAppach i na Messengerach, ile to będzie trwało. Niestety muszę powiedzieć, że to trochę potrwa, trochę dłużej, dopóki tutaj będziemy mogli, tak jak gdyby, podejrzewam, że będą fale, tak? Czyli na pewno te dwa następne miesiące, ten miesiąc i następny miesiąc będą najtrudniejsze, później w lato, tak? Czyli także pogoda będzie lepiej i na jesień, kiedy Saturn wróci do tego punktu, czyli wróci do koziorożca tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy, Pluton będzie także w biegu wstecznym i Mars będzie w biegu wstecznym w znaku Barana, wtedy możemy znowu oczekiwać silną falę. Czyli jeżeli zrobiliście zakupy, tak, zostawcie te zakupy, sprawdzajcie te zakupy do końca roku, czy będą ważne, tak, czyli terminy ważności. Otworzyłabym się na te zmiany, które są, czy zmiany wyjść, czy zamknięć sklepów, czy granic. To się będzie ciągle teraz zmieniać, te plany będą się tutaj radykalnie, i reguły, i przepisy, zakazy, nakazy, restrykcje i tak dalej. Tu będziemy mieli w tym roku z ogromną zmiennością tych wydarzeń. Jest jedno wyjście na pewno z tej całej sytuacji, a to każdy musi znaleźć w sobie sam, jak będzie podchodził do tego. Ten wirus na razie nas dzieli, tak? Czyli ta energia Plutona, to niewidoczne, to, co nie może nikt skontrolować, tak? Żaden mądry człowiek, nikt nie wie, jak to zatrzymać, nikt nie wie, jak to opanować. Szukamy różnych sposobów, jest wiele uczonych, profesorów. Ludzie pracują na całym świecie, nikt na razie, pomimo wielkich ludzkich dramatów, nie może tego rozgryźć, tak, ale to jest właśnie energia Plutona, która z jednej strony nas dzieli, ten strach nas dzieli, ponieważ zamykane są granice, zamykane są kontakty,
zamykane są także układy, załóżmy między państwami, czy też podzielone są rodziny, że nie mogą wejść w kontakt, bo granice są zamknięte pomału, tak? I będzie w tym kierunku szło, czy też będą sprawdzali na granicy, czy będziesz musiał siedzieć w kwarantannach, czy jakieś tam inne historie. Ale też łączy nas strach, tak? Czyli to wszystko, co nawet nie widzimy, tak? Czyli nawet nie wiemy, czego się tutaj boimy, i to wszystkich nas łączy, wszystkie kraje, wszystkich na całej kuli ziemskiej, tak? Czyli z Plutonem jest przede wszystkim masa, dotyczy to masy. Pomocą dla wszystkich i dla każdego z Was jest wejście w tego Neptuna. I chociaż może właśnie w trudnych sytuacjach, tak jak we Włoszech czy w Chinach, gdzie dochodzi już do wielu dramatycznych sytuacji, to może brzmieć za mało, ale Wasza wiara, Wasza miłość, Wasza pomoc i współczucie, a nie szukanie czy też wytykanie sobie, jak zauważyłam w internecie, skąd, dla kogo i dlaczego, co się tutaj wydarzyło, zrozumienie, co tutaj się dzieje, przede wszystkim pomoc innym swoim uczuciem, swoim wyczuciem, swoją empatią, nie tylko od ludzi, którzy zajmują się, załóżmy, tematami spirytualnymi i powinni być jakimś przykładem, a wielu z nich robi właśnie odwrotnie, tak? Czyli tak jak gdyby szukałoby winnych, tutaj nie ma winnych, tak? Tutaj jest, że ta energia Plutona dotyczy nas wszystkich, tak? Tak samo jak Saturn i Pluton są planetami kolektywnymi, ale ten Neptun w znaku ryb pokazuje nam, w którą stronę mamy iść. My się nie mamy dzielić, tak jak teraz to robią, oczywiście ze względów, aby ratować ludzi, bo żaden kraj nie jest w stanie, nie jest przygotowany, nie wierzy w to, tak? Czy to Polska, czy to Ameryka, czy to Austria, nikt nie jest przygotowany, tak jak we Włoszech, czy w Chinach, na taką szybkość rozprzestrzeniania się wirusa, na taką liczbę chorych, ale potrzebna jest nasza wiara, potrzebna jest miłość do ludzi, potrzebne jest zaufanie, potrzebne są może siły wyższe. Bardzo bym prosiła, napiszcie pod wideo może właśnie jakieś, każdy z Was, przesłanie dla tych ludzi, którzy są w gorszych sytuacjach, czy we Włoszech, czy też w Chinach, czy może w innych krajach, co się dzieje. My mamy sobie pomagać, my mamy się jednoczyć, pomimo że nie można się teraz dotykać, że nie można się teraz przytulać, że może nie można, już dostałam tutaj kilkanaście linków, jakich granic, co będzie zamknięte, i to się będzie zmieniać cały czas z ogromną intensywnością do 30 marca. Nie ma nas łączyć ten strach, ale ma nas łączyć empatia, ma nas łączyć miłość. To jest to, co może pomóc w każdej chorobie, w każdej trudności. I tutaj bym zapraszała przede wszystkim do poważnego podejścia do tego tematu, dlatego że wiele osób jest teraz w dramacie i czytając może jakieś komentarze, które wyśmiewają innych, czy piszą nieprawdy, fake news, które się pokazują przede wszystkim na internecie, wzbudzają niepokój, tak? I może też dotykają wielu, którzy są w bardzo trudnych życiowych sytuacjach. W następnym tygodniu, 16, Merkury przechodzi do znaku ryb i w znaku ryb będzie przechodził punkty retrogradacji, czyli będą tak jak gdyby nam rozjaśniane sytuacje, będą nam się rozjaśniać umysły i coraz bardziej będziemy wiedzieli, co tutaj się dzieje. Pamiętamy jednak, że Merkury w znaku ryb jest w upadku, nie jest to jakiś Merkury do podejmowania dobrych decyzji, ale w znaku ryb jest to czas pożegnania, jest to czas rozstawania i czas pożegnania się z jakąś iluzją, czy też z jakimś wyobrażeniem, z czymś, co sobie wcześniej wyobrażaliśmy, a tak nie jest w realu. 20 marca Słońce
wychodzi z uśpienia i przechodzi do znaku barana. W znaku barana z ogromną siłą musimy się przygotować na wiosnę, której nigdy nie zapomnimy. Słońce w baranie chce żyć. To jest krzyk nowonarodzonego dziecka. To jest siła, to jest dynamizm, to jest radość życia, to jest początek astrologicznego roku. To jest przede wszystkim energia do działania, do inicjatywy, do walki lub do obrony, ale przede wszystkim o nasze marzenia, o nasze życzenia. To słońce w znaku barana, które w tym roku, w roku Merkurego, ma potężną moc z następnymi konstelacjami, które oczekujemy, będzie przez następne 4 tygodnie wspomagać przede wszystkim znaki zodiaku: baran, lew, strzelec, bliźniak, wodnik, ustawiając się w opozycji do znaku wagi. Następną bardzo ważną konstelacją jest 20 marca, razem z wejściem Słońca do znaku barana, rozpoczynające astronomiczną wiosnę i rok astrologiczny, Mars w znaku koziorożca, który jest w wywyższeniu, łączy się z Jowiszem. Ta konstelacja, która jest bardzo aktywna aż do nowiu 24 w znaku barana, ma pozytywne i negatywne wpływy. Z jednej strony ten Mars może oznaczać przede wszystkim przebicie się z jakąś decyzją, przebicie się z jakimś projektem, osiągnięcie wyższego celu, kariera, odpowiednie decyzje, odpowiednie aktywności, odwaga do podejmowania decyzji, czy też przeforsowania swojego przedsięwzięcia. I Mars będzie przyłączył się także następnie z Plutonem oraz Saturnem 30 marca. Odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, ponieważ jego siła jest tak jak gdyby po stronie koziorożca. Bardzo dobre wpływy do działań, do inicjatywy, do załatwiania spraw. To jest także większa pewność siebie, ale też zdecydowanie, tak? Czyli jeżeli chcę coś zrobić, to tutaj to przeforsuję. Przede wszystkim pozytywnie będzie wpływać na koziorożce, byki, panny, ale także ryby i skorpiony skorzystają z tej mocy decyzji. W negatywnym aspekcie, bo będzie niestety także od 20 bardzo dużo negatywnych aspektów, oznacza to przede wszystkim narzucanie innym woli, wykorzystanie silniejszych, słabszych. To będzie też, że ze strony rządów niestety możemy oczekiwać wykorzystywanie nie tylko sytuacji z wirusem, ale pokazanie tego, jaki jestem silny, jaki jestem odważny, czy też, że na pewno zamanifestuje się tutaj, jeżeli chodzi o walkę z chorobą koronawirus, tym, jak partie będą się, kto tutaj pokazywał, jaką mają władzę nad nami, przez wprowadzenie różnorodnych restrykcji, czy też opanowanie nas, czy też nacisk. Mars w koniunkcji do Jowisza to może być bezkompromisowość, czy też inne stawianie nam barier, jeżeli chodzi wszelkiego rodzaju, ponieważ Mars będzie się ustawiał w kwadracie do węzła karmicznego, znajdujący się go i w koziorożcu, i w znaku barana, czyli kontakty wszelkiego rodzaju będą się tutaj zmieniać i w relacjach. 22 marca Mars będzie łączył się z Plutonem. Ta energia, połączenie Marsa z Plutonem, jest bardzo aktywna właśnie przy nowiu 24, którego dzisiaj także omówię i z jakim wpływem dla wszystkich znaków zodiaku. Połączenie tego Marsa z Plutonem jest bardzo niebezpiecznym aspektem. Jest to przemoc wyższa, jest to siła wyższa, działanie przeznaczenia, ale podczas tego dnia, czyli 22, nie wchodziłabym tu w żadne ryzyko, nie podejmowałabym ryzykownych decyzji, ponieważ dalej planeta ta będzie się łączyła także z Saturnem. Możemy tutaj oczekiwać niestety bardzo trudnych
przeznaczeniowych, asygnowanych wydarzeń, połączonych przede wszystkim no, z jakimś zniszczeniem, z ogromną destrukcją, która tutaj niestety nadchodzi. Prywatnie uważałabym, nie podejmowałabym ryzykownych decyzji, nie starałabym się, to jest działanie tutaj, że przepycham się łokciami, że chcę coś na siłę przeforsować, przemoc wyższa i razem z tą konstelacją możemy oczekiwać katastrofy naturalne, przeforsowanie czegoś na siłę, wypadki, sytuacje kryzysu, już jesteśmy w sytuacjach kryzysu, ale te sytuacje kryzysu między 20 a 30 mogą być gorsze. To mogą być jakieś bojkoty, strajki, masowe projekty, masowe protesty, które będą tak jak gdyby, no ludzie nie będą się na wszystko zgadzać, które będą, Saturn, Pluton, Jowisz i Mars znajdują się w znaku koziorożca, a to są rządy, to są osoby, które rządzą, to są osoby przy władzy, osoby, które kierują nami i dyrygują. I podejrzewam, że razem z tą konstelacją nie tylko może tutaj dojść do jakiejś dramatycznej sytuacji, czy też katastrofy związanej z ziemią, tak, ale dużo mamy tutaj przecież powietrza. Podczas nowiu mamy bardzo dużo ognia, tak, i słońce będzie już w znaku barana, a to jest przede wszystkim ogromna siła. To jest przyspieszenie, tak, czyli to jest tak, jak gdybyśmy byli z tymi konstelacjami teraz z uśpienia od 20 zostali wrzuceni do gorącej wody. To są aktywności, tak? Czyli samo słońce w znaku barana od 20 to jest odwaga, tak? Czy to jest siła, to jest moc, która pokaże się także w każdym z was. I tutaj uwaga, tak? Czyli aspekt niebezpieczeństwa przede wszystkim razem z połączeniem Saturna i Plutona, Saturn oddala się i będzie przechodził dalej do znaku wodnika, będziemy tutaj pomału rozróżniać, kto jest zły, kto jest dobry. Merkury przechodzący punkty retrogradacji też odsłania wiele spraw. Może z Merkurym w znaku ryb jest także wiele rzeczy pięknie mówione, tak, ale niestety jest to aspekt, który nie zaleca wchodzenia w ryzyka, czy też robienia czegoś, co mogłoby dla was, każdemu też, czy robienie czegoś na siłę, ponieważ i tak jest to siła przeznaczenia, tak, że działa jakieś przeznaczenie. W tym samym dniu Saturn przechodzi prawie po 30 latach do znaku wodnika, czyli bardzo intensywne konstelacje tak jak gdyby prześcigają się, tak jak te informacje teraz w wiadomościach. Saturn w wodniku zmienia radykalnie energię. On wchodzi do znaku wodnika po prawie 30 latach i pozostanie do 2 lipca. Następnie będzie wracał do znaku koziorożca, żeby w grudniu połączyć się z Jowiszem w konstelację, w gwiazdę betlejemską, rozpoczynającą nową erę, nowy etap. Saturn w znaku wodnika przekazuje tak jak gdyby władzę ludziom, jest skierowany na równość, jest skierowany na wolność. Będzie przede wszystkim przypominał o naszej wolności, o wolności, niezależności, przypominając każdemu, że jesteśmy równi, że jesteśmy tacy sami, że mamy takie same prawa, że mamy akceptować siebie tacy, jacy jesteśmy. Saturn będzie zmieniał, jeżeli chodzi o pracę związaną z profesjami, z zawodami, że się bardzo dużo zmieni. Tak jak teraz na przykład w sytuacji kryzysu koronawirus mamy pracować online, dzieciaki w szkołach uczą się także online przez internet. Dzisiaj czytałam też, że banki będą dawać bardzo duże kredyty, tak, czyli ze względu na sytuację
kryzysowe, co jeszcze? Oczywiście, że zmieni się ta, jeżeli chodzi o komunikację, tak? Czyli to już się wszystko dzieje, otwierałabym się na tą nową energię, otwierałabym się na te prace internetowe. Spróbowałabym z Saturnem razem w wodniku patrzeć na wszystko jako na całość, ponieważ to wspólne działanie, to kolektywne działanie będzie nam bardzo potrzebne, tak, z tą sytuacją kryzysową, którą wszyscy chcą opanować, a na razie nie jest to możliwe, a wiele osób z drugiej strony będzie chciało to wykorzystać przede wszystkim do swoich celów. Gdy Pluton jest energią, która szerzy taki niepokój, tak, który na Facebooku dzisiaj ktoś napisał, że mamy ten strach wszyscy opanować. Opanowanie strachu polega przede wszystkim na tym, że w to się wchodzi, tak, a nie wszyscy chcą to wchodzić i może dlatego jest masowe, tak jak gdyby, dobrze, ja też mówiłam o zakupach, myślałam o zakupach na 3 tygodnie, a co robi przede wszystkim Pluton, to jest właśnie obsesja czy panika, jak to kupowanie tego papieru toaletowego, które można wytłumaczyć przede wszystkim tym, że kupowanie papieru toaletowego daje nam tak jak gdyby takie uczucie, odczucie, że my chcemy coś kontrolować, że my mamy jakąś sytuację kontrolowaną, że jesteśmy zabezpieczeni, ale z Plutonem trzeba się nauczyć jednej rzeczy. Ten z Plutonem, jeżeli coś się sypie, tak jak ta kartka ostatnio pomiętolona wam pokazywałam, jest, że Pluton z tymi emocjami zawiesza nas w powietrzu, że nie mamy nic, że musicie sobie wyobrazić, że tak jak gdybyśmy wisieli w powietrzu, nie mamy gruntu pod nogami, nie mamy już skały, nie mamy kawałka skały, czegokolwiek, żeby się złapać, nie mamy niczego, może tracimy też, załóżmy, że tak jak osoby, które są teraz we Włoszech, te dziewczyny, pozdrawiamy was serdecznie, mocno, trzymajcie się, które są w trudnych sytuacjach, czy też w Chinach, czy też teraz w innych krajach. W momencie, kiedy wisisz i straciłeś wszystko, potrzebne jest przede wszystkim zaufanie. Nawet jeżeli nic nie masz dookoła i wisisz tak w tym powietrzu i boisz się, i to jest ten strach, który my mamy wspólnie przepracować, może nam pomóc tylko ten Neptun, tylko że zaufamy w dobro, że sobie poradzimy. Ta nasza wiara wewnątrz, to zaufanie i teraz przejście Słońca do znaku Barana będzie nam pomagało opanować bardzo trudne, bardzo dramatyczne sytuacje, które niestety, jak już czujecie, będą nadchodzić. 24 dochodzi do nowiu znaku Barana z bardzo specyficznymi konstelacjami, ponieważ Słońce i Księżyc w znaku Barana stoi w koniunkcji do Lilith i do Chirona. To Słońce, to połączenie tych planet, Chiron jest przede wszystkim, to można powiedzieć, że to jest ten wirus, tak? Czyli pół człowiek, pół zwierzę, które mutuje się w naszych organizmach. Nie wiem, co na to nietoperze i węże, pewnie nic je to nie obchodzi, ale ten Chiron podczas tego nowiu i Słońce, jak podczas nowiu jest połączone z Księżycem i z Lilith, Słońce w Baranie tak jak gdyby wyrzuca nam rękawice. Tak jak gdyby kazuje ci się ruszyć, każe ci Słońce w znaku Baranach wyzwie nas tutaj do walki, do boju, tak? A połączenie, ten Chiron
w połączeniu z Lilith będzie wskazywał tam jakieś punkty tutaj do uleczenia. Tak? Czyli jesteśmy skonfrontowani w taki bardzo trudny sposób, ponieważ Mars jest w połączeniu z Plutonem z siódmego domu, że nadchodzą bardzo trudne, niedobre sytuacje, niedobre wieści z zewnątrz siódmego domu i Słońce w połączeniu z Księżycem w Nowiu, tak jak gdyby wzywa nas, konfrontując z tym cierpieniem, z tym starym cierpieniem, z tym cierpieniem, które może myśleliśmy, że o, to już przerobiliśmy tutaj, jeszcze raz nie ma, tak? Czyli ta czarna Lilith nakazuje ci patrzeć, patrz teraz, patrz w to, patrz, co ci jeszcze boli, patrz, co nie masz przerobione, jakie stare sytuacje, jakie stare wydarzenia, bo to mogą być z bardzo dawnej przeszłości, tak? Czyli może sprzed 34 lat, które nie zostały przerobione, czy też prywatnie, czy też kolektywnie, które teraz będą położone na stół. I to Słońce w znaku barana jest takim wyzwaniem. Zrób coś z tym. Z Chironem mamy się uleczyć, mamy się uzdrowić, ale to uzdrowienie polega tylko przede wszystkim na tym, że wchodzimy w jakieś cierpienie, że zaakceptujemy te cierpienie, że zaakceptujemy, że nie jesteśmy idealni, że mamy też swoje słabe strony, ale z połączeniem Saturna i Plutona od stycznia 2020 są ściągane maski. Są ściągane maski i przede wszystkim dla tych osób, które pokazują się jako zupełnie inne, nie są prawdziwe, które kopiują innych, które naśladują, które oszukują także samego siebie, które załóżmy także są w relacjach nieprawdziwych, gdzie brak jest miłości, gdzie brak jest autentyczności, gdzie trzymamy coś, to mogą być nie tylko relacje prywatne, ale to mogą być także załóżmy układy w pracy, układy między państwami, przyjaciele, tak? Ponieważ połączenie Plutona i Saturna jest w siódmym domu, tak? Czyli Lilith w kwadracie z Chironem w połączeniu, no to jest tutaj cios, tak? To jest, pokazane jest przede wszystkim to, co nie jest przepracowane, to, co jest zakłamane, to, co jest nieprawdziwe i tak jak gdyby będą podczas tego dnia, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa i układy relacji wszelkich rodzajów, będą tutaj to, co nie jest prawdziwe, będzie to rozwalane. To będzie rozrywane, to nie będzie rozwalane. To będzie rozrywane w jakiś szokujący sposób, czy też przez asygnowane wydarzenia z zewnątrz. Przychodzi z zewnątrz, przychodzi z siódmego domu. Przychodzi, to jest też jako znak wagi otwarty bruk, czyli wiemy, kto to zrobi. Dowiemy się też, jeżeli chodzi o związki czy o relacje, komu oddaliśmy swoją odpowiedzialność, kto nami manipuluje, kto nas zastrasza, kto nas tutaj, kto pozwoliliśmy, że nami kieruje, co nas ogranicza przede wszystkim, abyśmy się spełnili, abyśmy z tym Saturnem, który jest na pierwszych stopniusieńkach, tak? Czyli 0, 0, 10, jak dobrze widzę, Saturn już w wodniku, Księżyc stoi w sekstylu do Saturna i także Słońce podczas Znowiu z ascendentem Raka, my sami mamy zadbać o to swoje bezpieczeństwo, ale myśląc inaczej. I ze Słońcem w znaku Barana mamy coś robić, mamy się ruszyć, mamy przechodzić do akcji, nie mamy się bać, mamy zaryzykować, mamy cokolwiek zrobić, abyśmy nie pozwalali na tą destrukcję, na te kłamstwa, na te oszustwa, na te manipulacje, które są z zewnątrz, ale też jest to Saturn w koniunkcji do Plutona, Jowisz na Marsie, Jowisz na Plutonie, no to
Będą tutaj na pewno starane, tak jak gdyby ktoś chciał przeforsować coś siłą, tak? Będziemy tutaj, to słońce w znaku barana nie pozwoli nam, tak? I także Lilith, abyśmy się poddawali. My nie mamy się poddawać. My mamy wstać z kolan, my mamy zrobić cokolwiek. Władza nie mamy oddawać nad sobą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o nasze życie, o nasze marzenia i życzenia, to podczas tego nowiu zorientujemy się, kto tutaj nami manipuluje, kto nas oszukuje, komu oddaliśmy tę władzę. To słońce i księżyc podczas nowiu w znaku barana mówi: zrób coś, rusz się wreszcie, rusz się z miejsca, zacznij cokolwiek robić. To może być minimalny krok, ale zrób coś, tak? Zrób coś innego, abyś wreszcie mógł się spełnić, zaistnij. Zaistnij w tym życiu, żyj naprawdę, żyj prawdziwie. Znak barana i księżyc w znaku barana to są ludzie, to jest społeczeństwo, to są nasze emocje i to są nasze uczucia. Będziemy tutaj wściekli na te wiadomości, które nadchodzą z zewnątrz, ponieważ to jest przeforsowanie czegoś siłą, z przemocą, zniszczenie, aspekty zniszczenia. A my mamy się ruszyć, my mamy coś zrobić, nie mamy siedzieć ze zwieszoną głową i siedzieć w tym strachu i czekać i szukać tylko kto tutaj jest winny, gadać na siebie jeden, drugi i oszukiwać siebie, ale walczyć przede wszystkim o siebie i pokazać, jacy jesteśmy odważni, jak umiemy walczyć o te swoje pragnienia i życzenia i nie udajemy kogoś czy czegoś. Co dla każdego znaku zodiaku? Podczas tego dnia, czyli nów odbywa się 24, znaki kardynalne, przede wszystkim koziorożec, baran, waga i rak, nie ryzykowałabym tutaj, tak? To mogą być także konflikty jakieś z przełożonymi, czyli podczas tego dnia na pewno nie wytaczałabym tutaj dział wojennych. Ale też uważałabym i nie wchodziłabym w jakiekolwiek ryzyka. Jeżeli chodzi o znaki kardynalne, właśnie, czyli rak, waga, koziorożec oraz baran, myślę, że te znaki zodiaku podczas tego dnia mogą też zrezygnować z relacji, które właśnie nie są prawdziwe, które nie są autentyczne, które też były manipulatywne, plutoniczne, ja to nazywam, tak? Jakieś stare układy, przede wszystkim związane z przeszłością, gdzie pewne tematy były od długiego, długiego czasu zamiatane pod dywan. Teraz to wszystko wyjdzie i te znaki zodiaku będą robiły tutaj razem ze Słońcem w znaku barana wiosenne porządki emocjonalne, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa. Podczas tego dnia ta Lilith będzie też wyciągała pewne oszustwa, skandale, tak? Czyli jeżeli chodzi o profesje, jeżeli chodzi o zawody, tutaj na przykład te znaki kardynalne, jeżeli chodzi o pracę. Uwaga, bo mogą być właśnie, może dojść tutaj do jakichś konfliktów, czyli bez ryzyka, ponieważ aspekty są bardzo niebezpieczne. Aspekt jest zniszczenia. Następnie wodniki, byki, lwy, skorpiony razem z Saturnem, który będzie już w znaku wodnika na początek tylko te kilka miesięcy, ale te znaki zodiaku mają szukać nowych grup, mają szukać nowych przyjaciół, mają tworzyć nowe plany i otworzyć się właśnie na nowoczesne metody pracy. Nie bać tej pracy online, nie bać się innych prac, nie bać się robienia czegoś innego. To są właśnie też te metody, które wprowadzają może teraz Państwa właśnie z nauczaniem online. To będzie w przyszłości, czy tak? Czyli tak będziemy się uczyć w przyszłości.
Bliźniaki i wagi mają razem z Saturnem najlepsze konstelacje, ponieważ dla bliźniaków i wag Saturn będzie ustawiał się w trygonie i te znaki zodiaków będą razem z tym trygonem Saturna tutaj inicjowały i rozpoczynały przyszłościowe plany, które będą wpływać na następne 30 lat. Panny i ryby mają spróbować czegoś nowego, mają otworzyć się na nowe, mają eksperymentować, mają wychodzić z rutyny, mają wychodzić z tego, co robią ciągle, mają wychodzić z przyzwyczajeń i z patrzenia czarne-białe, ale przede wszystkim to słońce w znaku barana dodaje energii do praktycznego wykorzystania waszych talentów i działania. Ja dzisiaj będę kończyła. Podczas tego nowiu, 24, zaczyna się od 20. Jeszcze raz przypominam, od 20 do 30 mamy bardzo intensywne konstelacje, konstelacje wyjątkowe, konstelacje także trudne. Miejcie odwagę kierować się sercem, miejcie odwagę walczyć o swoje życzenia, o swoje pragnienia. Jeżeli chodzi o horoskop Włoch, krótko, ja już sprawdzałam, patrzyłam ten horoskop na Wasze życzenie. Biorę datę 2.7.1871, godzina 12.30, Italia, Włochy. Słońce na tą datę dla Italii, dla Włoch, jest w znaku raka. Tutaj znajduje się także Jowisz i Merkury. Jeżeli popatrzę na dzisiejsze konstelacje, czyli robię 13 marca o godzinie 22.36, a aspekty są bardzo trudne, ponieważ Pluton stoi w opozycji do Urana i w domu, tak? Czyli w czwartym domu, dom, rodzina jako kraj. Sam aspekt tego Plutona trwa długo. Ja widzę, że pomoc nadchodzi przede wszystkim z zewnątrz, bo Uran już ustawił się w trygonie do Saturna, że będzie pomoc przede wszystkim innych krajów. Wczoraj czytałam chyba, że ktoś tam przyjechał do Was, że leczą właśnie jakimiś innymi metodami i ta pomoc nadchodzi, ale jeżeli o to pytacie się, jak to będzie dalej wyglądało. Myślę, że intensywnie będzie na pewno ten miesiąc i następny, i później będzie trochę spokoju, ale pomoc nadchodzi. My wszyscy jesteśmy z Wami, tak? Czyli do wszystkich innych, którzy nie są teraz we Włoszech, bardzo proszę o pozytywne komentarze dla tych, którzy są teraz w trudnych sytuacjach. My mamy się łączyć. My mamy tutaj sobie pomagać i skoro nie możemy się spotykać, bo granice będą i planety będą nas rozdzielać, połączcie się tymi emocjami, łączcie się miłością, łączcie się dobrym słowem, łączcie się współczuciem i empatią. Nie wchodźcie w tą nienawiść z tymi trudnymi aspektami, ponieważ tutaj konsekwencje i ten nów w znaku barana. Będzie to słońce w znaku barana razem z księżycem będzie wyciągało konsekwencje. Będzie wyciągało konsekwencje natychmiast przez następny czas. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za komentarze, za lajkowanie, za dzielenie linka. Dziękuję wszystkim abonamentom i życzę Wam dobrych dni. Będę nagrywać następne wideo. Wszystkiego dobrego.